Pamiętam taki jeden mecz, który sobie czasem wspominam z moim tatą. Mój tato, kiedy grałem w Jaworze, w Młodzikach i w Kadetach, bardzo często był na meczach i bardzo często gdzieś tam obok linii bocznej podpowiadał, starał się przekazywać jakieś wskazówki na bieżąco i zawsze chciał, żebym gdzieś tam mocno daleko atakował, wykorzystywał siłę. Ale ja byłem bardzo uparty w tym swoim, powiedzmy, stylu gry i był taki mecz, kiedyś, pamiętam, przyjechaliśmy, graliśmy chyba w Lidze Kadetów i przez cały mecz nie wykonałem żadnego ataku, tylko kiwałem, przebijałem, nie zaatakowałem żadnej piłki mocno, być może gdzieś tam jakieś plasy, ale tak naprawdę zdecydowałem, że tylko będę grał technicznie i gdzieś tam pamiętam, że mój tato się mocno denerwował, a to była tylko woda na młyn dla mnie, żeby kolejne gdzieś tam punkty tak robić i gdzieś tam jeszcze patrzeć w jego stronę i go prowokować, także no nie byłem pod tym względem łatwym dzieckiem, byłem troszkę uparty, ale cieszę się, że niektóre elementy takiej gry okazują się też skuteczne na wysokim poziomie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Siekierski, witam w 2024 roku. Naszym dzisiejszym gościem jest mistrz świata, wicemistrz świata, mistrz Europy, zdobywca złotego medalu Ligi Narodów, a także trzykrotny zdobywca Ligi Mistrzów, mistrz Polski. Tych medali jest naprawdę jeszcze więcej. Aleksander Śliwka. Cześć Olek. Cześć, witam Ciebie, witam wszystkich kibiców oglądających. Olek, no wspominałem o Twoich medalach. Czy Ty masz taki jeden medal, który darzysz szczególnym uznaniem i którego zdobycie sprawiło Ci największą radość? Ciężko powiedzieć. Rzeczywiście myślę, że te medale, które wymieniłeś, przynajmniej są w mojej pamięci, pozostaną na pewno na zawsze i wspomnienia związane z ich zdobyciem. Natomiast mam nadzieję, że medal, który najbardziej mi zapadnie, dopiero zdobędę. Okej, okay, tego na pewno życzę. Olek, jesteśmy kilka dni po gali mistrzów sportu. Piękna laurka polskiej siatkówki. Tylko dla przypomnienia, drużyna roku, reprezentacja polskich siatkarzy, trener roku Nikola Grbić, no i twoje trzecie miejsce indywidualnie w konkursie sportowca roku. Także to jest fenomenalny wynik. Powiedz mi, czy emocje już opadły, czy jeszcze z rozżywieniem wspominasz ten wieczór w Warszawie? Tak, emocje już opadły. Rzeczywiście był to magiczny wieczór, jak co roku. Sama obecność na gali Mistrzostw Sportu jest ogromną dumą dla nas sportowców, bo oznacza, że coś wielkiego udało się zrobić. Spotkanie ludzi, którzy tam są, legend polskiego sportu, aktualnych sportowców, którzy już zasłużyli na miano legendy. Także naprawdę wspaniała impreza, wiele rozmów w kuluarach, wymiany doświadczeń, wspominania starych czasów. Bardzo sobie cenię ten czas, cieszę się, że po raz czwarty udało mi się być na balu mistrzów sportu. I rzeczywiście emocje z tym związane, stres związany też z przemawianiem do ludzi na tyle zasłużonych, na tyle wpływowych był duży. Ale udało się gdzieś go opanować. Myślę, że jako siatkówka zabraliśmy dosyć sporo czasu antenowego na tej gali Mistrzostw Sportu, także cieszymy się, że nasze sukcesy zostały docenione i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na tym balu zawitamy. A jestem o tym głęboko przekonany. Olek, no to chciałbym Cię spytać o troszeczkę kulurowych rzeczy, jeżeli chodzi o galę mistrzów sportu, ponieważ no, do pewnego momentu oczywiście kamera towarzyszy wszystkim, tak jak wspomniałeś, legendom sportu, ale także no, działaczom, sponsorom, konferencjerom. Powiedz mi, czy był jakiś dancing, czy to była orkiestra, DJ, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć w tej kwestii, jak się bawiliście na tej imprezie jako grupa siatkarzy? Ja osobiście tancerzem dobrym nie jestem, ale i też niezbyt lubię tańczyć, ale proszę mi uwierzyć, że sportowcy potrafią się bardzo kulturalnie bawić, świetnie czujemy się w swoim towarzystwie i mówię tu i o grupie siatkarzy i o wszystkich grupach, które tam były, sportowców aktualnych, byłych. Panuje tam naprawdę wspaniała atmosfera, taka przyjazna, bardzo życzliwa atmosfera. Tak jak mówisz, w kuluarach jest miejsce, gdzie można porozmawiać, gdzie można
wymienić się doświadczeniami. Jest też miejsce, jest też parkiet, na którym można potańczyć. Był zespół muzyczny, który odtwarzał największe hity. Zabawiał tłum, naprawdę świetnie, świetnie występując. Także można było się pobawić, można było porozmawiać, można było tak naprawdę świetnie spędzić czas i zdecydowanie za każdym razem, kiedy tam jestem, kiedy tam jesteśmy jako drużyna, spędzamy świetne chwile i pragniemy tego, aby znaleźć się tam jeszcze raz. No, czy były tam jakieś gry, zabawy, coś, jakieś konkurencyjne rzeczy, no bo to jednak no, sportowcy, no to rywalizacja, sport też niesie za sobą oczywiście gdzieś tam właśnie tą chęć, taką uczestnictwa w takiej, w różnych konkurencjach, powiedz mi, czy było coś takiego przewidziane, czy raczej skupiliście się, czy konferencje, że skupili się raczej tylko na audiowizualnej treści? Nie, tutaj jest zupełna dowolność, nie ma nic zorganizowanego, to nie jest wesele, że tak powiem i nie wiem, Pod czy tym pytasz kątem o taką pytałem. formę, Tak, o formę dokładnie. czegoś w stylu oczepin, nie, czegoś takiego nie ma, jest pełna dowolność, ludzie świetnie się bawią, wystarczy im muzyka, trochę no dobra muzyka, dobry zespół, trochę parkietu i każdy potrafi odnaleźć się w czym tak naprawdę potrzebuje i co tak naprawdę, w jaki sposób chce się bawić. Była spora grupa osób, która doczekała też do jajecznicy, ale nie tylko ale głównie dlatego, że ten czas po prostu bardzo szybko mijał i nie trzeba było naprawdę za pstryknięciem palca. Ja pamiętam, że gdzieś po wszystkich obowiązkach związanych z mediami, wywiadach, różnych tego typu rzeczach związanych z moją indywidualną obecnością w plebiscycie. Dopiero około godziny 1:30 zszedłem gdzieś tam na dół do chłopaków i tak naprawdę dołączyłem do rozmów, dołączyłem do jakichś tam dyskusji, do wspominania, do dużej ilości śmiechu i tak naprawdę jak za pstryknięciem palca zrobiła się godzina trzecia i zdałem sobie sprawę, że jeśli jesteś w towarzystwie ludzi, z którymi dobrze jest przebywać, z którymi dobrze się czujesz, to wtedy czas leci dużo, dużo szybciej. To prawda, a jakieś napoje wyskokowe, coś tego typu, jakie drinki dominowały? Tu też jest absolutna dowolność. Są napoje bezalkoholowe, są, jeśli ktoś chciałby pić coś alkoholowego, też miał taką możliwość, ale wiadomo, jesteśmy w środku sezonu, przynajmniej my jako siatkarze jesteśmy w środku Jasne. sezonu, także nie ma tutaj miejsca na jakąś wielką imprezę. Oczywiście świętowaliśmy, gdzieś była symboliczna lampka szampana, ale wszyscy na drugi dzień mieli praktycznie treningi, także trzeba było się pilnować. Czyli nikt nie robił tornado. Tornada, Nie, przepraszam. nie. Nikt nie robił tornada. Okej, okay, w porządku. Jakaś aferka czy pełna kulturka? Nie, absolutnie pełna kultura. Tak jak już mówiłem, to są ludzie wielkiej klasy. Zasłużeni sportowcy, wybitni sportowcy, i są to ludzie naprawdę z wielką klasą. I dla mnie przynajmniej największą wartością takiego balu jest przede wszystkim rozmowa. Rozmowa z wielkimi osobistościami z polskiego sportu od strony właśnie byłych sportowców, ale też dziennikarzy, zasłużonych ludzi. Moja kolejna gdzieś tam obecność na balu, już tych ludzi powiedzmy osobiście znam, mogę z nimi już bardziej na luzie porozmawiać. Oni też mnie gdzieś kojarzą, także te rozmowy są już dużo bardziej sympatyczne, bardziej na luzie, z czego się bardzo cieszę. Właśnie chciałem dopytać Cię o, bo wspomniałeś o tym, że rozmowa jest tutaj też niezwykle istotna i bardzo przyjemna, czy jakieś nowe znajome, bo też no, wspomniałeś też o tym, że to już no, kolejny raz, kiedy masz przyjemność być na tej gali, jakieś nowe znajomości, ktoś zrobił na Tobie duże wrażenie, pierwsze takie wrażenie, no, bo często się mówi, że no, przez te... Pierwsze wrażenie robi się przez tam pierwsze kilkanaście sekund, prawda? No i pytanie, czy miałeś taką osobę, którą udało ci się poznać i zrobiła na tobie właśnie jakieś takie ciepłe, miłe wrażenie? Tak na szybko z pamięci, bo rozmawiałem z wieloma osobami na tym balu, ale Oczywiście. bardzo ciekawe było spotkanie i rozmowa z Piotrem Małachowskim, którego podziwiałem przez wiele lat jako medalistę olimpijskiego. Teraz realizuje się jako działacz. Otrzymał między innymi nagrodę za zorganizowanie Diamentowej Ligi.
podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. Także pogratulowałem mu bardzo też tego, że realizuje się jako w karierze, powiedzmy, po karierze sportowej. Wymieniliśmy doświadczenia, on też miał kontuzję palca wskazującego przez wiele lat, także było parę tematów do rozmowy. Druga taka anegdota, jak byłem pierwszy raz na balu mistrzów sportu w 2019 roku po Mistrzostwie Świata i niezwykle chciałem mieć zdjęcie z panem Dariuszem Szpakowskim i pamiętam, że gdzieś tam poprosiłem go, gdy był siedział przy stole i niezbyt wtedy dobrze i sympatycznie to przyjął, ale zrobił ze mną zdjęcie i gdzieś tam już czwarty raz jestem na tym balu i teraz już z panem Dariuszem chwilę wymieniłem, taką mieliśmy pogawędkę. Piąteczki. Pan Dariusz bardzo chętnie zawsze opowie jakąś anegdotę z czasów swojego właśnie dziennikarstwa. Opowiedział mi anegdotę właśnie o plebiscycie na najlepszego sportowca bodajże w 97 roku po Igrzyskach w Atenach, kiedy Marek Citko wygrał ten plebiscyt, także człowiek z ogromną wiedzą, z ogromną z głową pełną anegdot, pełną wspaniałych historii i zawsze usłyszeć jedną z nich to jest zaszczyt. A mógłbyś podzielić się tą anegdotą o Marku Citko? Tak, pamiętam, że mówił, że wtedy było głosowanie audiotele i tak naprawdę, bo rozmawialiśmy o tym, czy wiadomo już, które miejsce zajmę. Wtedy było głosowanie, nie było internetu, było głosowanie audiotele, ciężko było Oczywiście. te głosy wszystkie zliczyć i nie wiadomo było do końca, czy zwycięży Marek Citko, czy zwycięży Renata Maurer-Różańska, wtedy medalistka olimpijska z Atlanty, także anegdota dotyczyła właśnie tego plebiscytu i ostatecznego zwycięzcy z grona piłkarskiego. Okej. Okay. Olek, ostatnie dwa pytania o Galę mam tutaj na myśli. To jest też pytanie jednego z kibiców, czy sam przygotowywałeś sobie mowę i czy był duży stres w momencie, kiedy Ryszard Bosek, no, legendarny polski przyjmujący, przekazywał ci, powiedzmy, pałeczkę na scenie. Czy było to dla ciebie stresujące, czy sam przygotowywałeś mowę, czy raczej to było spontaniczne? Zdecydowanie przygotowywałem sobie to, co chcę powiedzieć. Może nie słowo w słowo, bo wtedy można się łatwo pogubić, kiedy czegoś zapomnisz, ale miałem przygotowane takie punkty korowe, nazwijmy to, których się trzymałem i do których dopowiadałem resztę. Śmiałem się, bo trenując gdzieś tam dwie przemowy, bo miałem mówić przy odebraniu nagrody za drużynę roku i potem ewentualnie przy odbiorze miejsca w czołowej dziesiątce w rankingu indywidualnym. Z Marcinem Januszem jechałem do Warszawy i trenowałem gdzieś tam te przemowy. To był moment, że gdzieś tam mi obie się mieszały, że zapominałem, że nie w tej kolejności mówiłem, co trzeba, ale na balu wszystko poszło. Mimo dużego stresu udało się, przynajmniej mam taką nadzieję, nie się zaprezentować i tak naprawdę. Wracając do słów pana Ryszarda Boska, to było dla mnie, gdy tego słuchałem, to było dla mnie niesamowite przeżycie. Starałem się skupić też na tym, co mam powiedzieć ja na scenie, ale gdy słuchałem tego, co on do mnie mówi, to co mówi o mojej osobie, może nie do mnie, bo mówił do całej publiczności i do ludzi przed telewizorami, ale bardzo zrobiło mi się miło i aż wręcz głupio, że tak legenda reprezentacji Polski, jeden z najwybitniejszych graczy w historii naszej dyscypliny mówi takie słowa o mojej skromnej osobie, bo nie widzę siebie aż tak, powiedzmy, nie myślę o sobie tak, jak powiedział o mnie Ryszard Bosek, także ogromnie, ogromnie zrobiło mi się miło i bardzo mu za to dziękuję. A myślę, że za kilkanaście lat, kiedy siądziesz sobie spokojnie, może nie w bujanym fotelu, ale spojrzysz na listę osiągnięć, jak tą przynajmniej do tej pory już zdobyłeś z reprezentacją, to śmiało będziesz w stanie spokojnie troszeczkę na to spojrzeć i no, bezwzględnie już w tej chwili myślę zasługujesz na to, a jestem przekonany, że jeszcze wiele, wiele medali przed tobą. Także z tym się wstrzymaj, bo jeszcze będzie na to czas, żeby do tego panteonu, powiedzmy, legend polskiej siatkówki dołączyć. Wiem, że nie jest to twoim celem, bo jesteś raczej team playerem, ale myślę, że też nie tylko dziennikarze, ale też zawodnicy, którzy grają z tobą wokół,
w pełni się zgodzą z tym. Ostatnie pytanie o plebiscyt, o galę. Co takiego wyjątkowego jest w tej jajecznicy, bo tu kibice zachodzą o głowę, co się tam po prostu dzieje przy okazji tej jajecznicy o godzinie 7, bo to jest takie dosyć błahe, ale jednak stało się takim, powiedzmy, symbolem tejże gali również. No to jeżeli mógłbyś zdradzić, co takiego wyjątkowego jest w tej jajecznicy? Myślę, że rzeczywiście jest to taki symbol tego, że dobrze się tam bardzo bawisz, spędzasz czas ze wszystkimi sportowcami lub w towarzystwie swojej drużyny. I szósta rano, bo to nie chodzi o siódmą, chodzi o Szósta, szóstą szósta, rano okej. i tą jajecznicę. To Przepraszam. jest rzeczywiście taki symbol, każdy chce do niej dotrwać. Myślę, że jest to związane też z bardzo długą tradycją naszego plebiscytu i balu Mistrzostw Sportu. Była to 89. edycja. Kiedy pytam kolegów w innych krajach, z którymi gram w siatkówkę, rzadko kiedy gdzieś jest taka tak długa tradycja, tak przywiązywanie tak wielkiej wagi medialnej również do samego plebiscytu i do balu. Także myślę, że możemy być dumni z tak długiej tradycji i staramy się to celebrować, a ta legendarna już jajecznica. Mi osobiście tylko raz udało się do niej dotrwać za pierwszym O. razem, kiedy byłem na balu Mistrzów Sportu. I mam nadzieję, że jeszcze będzie taki czas, że będzie chwila wolnego i będzie można dotrwać do końca, żeby nawet ta zarwana notka tyle nie znaczyła. Okej. Okay. Dzięki wielkie, Olek, za podzielenie się tymi informacjami z gali. Mam nadzieję, że każdy wyciągnie coś dla siebie. Olek, dobra, przejdźmy już do takich tematów stricte siatkarskich. Rok 2023 był oczywiście, jak sam wspomniałeś, jednym z najlepszych w historii polskiej siatkówki. Końcówka niestety dla ciebie troszeczkę przykra, ponieważ przytrafiła się kontuzja podczas gry, złamany palec. Powiedz mi, czy mógłbyś w tej chwili dać mały update dla kibiców, czy widać światełko w tunelu, jak przebiega rehabilitacja, kiedy potencjalnie ściągniesz ortezę, o której też mi wspominałeś przed nagraniem i kiedy no, zobaczymy cię na boisku. Myślę, że nie powiem nic nowego. Na balu Mistrzów Sportu udzieliłem paru wywiadów. Też w większości z nich było pytanie o moje zdrowie. Tam mówiłem, że czekam na rentgen, po którym doktor, który mnie operował, będzie w stanie określić dokładną datę, mniej więcej datę mojego powrotu na boisko. Na tą chwilę jest to niemożliwe, natomiast poruszamy się gdzieś tam w jakichś widełkach. Myślę, że wzrost kości poczekam jeszcze około miesiąca i wtedy dopiero będę mógł zdjąć ortezę, ponieważ chroni ona mój palec przed jakimś przypadkowym uderzeniem i tak naprawdę straceniem tego okresu, który już jest za mną, okresu rehabilitacji, okresu wszystkich ćwiczeń, wszystkich działań, które pomagają mi tak naprawdę zrehabilitować złamany palec. Także orteza będzie tak naprawdę ze mną przez jeszcze jakiś czas. Jeśli chodzi o powrót do siatkówki, problem z moją kontuzją jest taki, że ja już rozpocząłem treningi na siłowni, rozpocząłem treningi wytrzymałościowe oczywiście, bez żadnej dynamiki. Natomiast mogę powiedzieć, że rozpocząłem już taki okres przygotowawczy do tego, co czeka mnie i nas jako drużynę w końcówce sezonu. Natomiast elementy siatkarskie, takie jak odbicia, takie jak blok, takie jak atak, niestety dopiero na końcu mojej rehabilitacji dostanę zielone światło na ich wykonywanie. Stąd też mój powrót na boisko, zielone światło do powrotu na boisko to jedno, a powrót do rytmu i powrót do jakiejkolwiek formy na tyle dobrej, abym mógł wejść na boisko i być tak naprawdę lepszy od chłopaków, którzy w tej chwili na nim są, to też będzie chwilę czasu. To nie jest takie proste, że po tak naprawdę długim, długim czasie, być może 2 miesiącach, być może nawet troszkę dłużej od grania meczu czy wykonania pełnego treningu, nie będę w stanie od razu wskoczyć na poziom sprzed kontuzji lub na poziom z letnich rozgrywek reprezentacji Polski. Także muszę się uzbroić w dużą cierpliwość, choć mam nadzieję pomóc drużynie w jakimkolwiek stopniu, kiedy już będę dostanę zielone światło na powrót. Olek, ten sezon jest niezwykle trudny dla twojego zespołu, dla Grupy Azoty, Zaksy, Kędzierzyn, Koźle. No, szereg kontuzji, cała logistyka, brak regeneracji.
Powiedz mi, czy w tej chwili ciężko ci się patrzy z boku na to, co się dzieje w drużynie, bo no, nie jesteś w stanie jej pomóc fizycznie, potencjalnie jakimś dobrym słowem, dodaniem otuchy drużynie, czy no, jak trudno ci się właśnie odnaleźć w tej, powiedzmy, roli, którą jeszcze będziesz pełnił przez no, przynajmniej miesiąc, no, najprawdopodobniej trochę dłużej. Zdecydowanie ciężko jest patrzeć tylko z boku i nie mieć wpływu na to, co się dzieje na boisku, na parkiecie podczas spotkań czy treningów. Staram się nie szukać większych problemów, staram się szukać rozwiązań. Staram się być z drużyną na ile oczywiście mogę, rozmawiać z chłopakami o sytuacji, w jakiej jesteśmy. Widzę tendencję zwyżkową, jeśli chodzi o naszą formę siatkarską. Widzę, że gramy coraz lepiej. W dwóch ostatnich meczach trafiliśmy na świetnie dysponowanych przeciwników, którzy aspirują do zajęcia tych czołowych lokat i w tym momencie są od nas to drużyny lepsze. Mówię tu o Zawierciu i Jastrzębiu. Natomiast czuję, widzę, obserwuję i wiem, że ta drużyna będzie grała coraz lepiej i mam nadzieję, że od jutrzejszego meczu z Olympiakosem w Grecji rozpoczniemy taką małą serię zwycięstw, która zacznie windować nas w górę tabeli Champions League. Może tutaj nie w górę tabeli, bo ciężko będzie wyprzedzić Zirat, ale zapewnić sobie awans nawet z tego drugiego miejsca, ale windować w górę tabeli w Plus Lidze, bo na tą chwilę jesteśmy poza playoffami i ja wiem, że wszyscy mówią, Zaksa będzie wszystko w porządku, Zaksa wróci, Zaksa jeszcze, ale wszystko tak naprawdę rozgrywa się na parkiecie i to my codzienną pracą na treningach, którą chłopaki naprawdę wykonują, tą ciężką pracę na treningach nad poprawieniem elementów siatkarskich i naszej gry ogółem, ale także zmagamy się z tym, żeby na tych treningach było jak najwięcej osób, jak najwięcej zdrowych osób i żeby na mecze móc wystawić zdrową drużynę, która będzie mogła w pełni swoich możliwości walczyć o punkty, także do tego dochodzi aspekt mentalny, bo ta drużyna nie jest przyzwyczajona też do przegrywania sporej ilości meczów i z pewnością jest to nowa sytuacja, w której trzeba się odnaleźć, ale znam tych chłopaków, wiem, że oni są, mają niesamowite charaktery do grania i jak tylko zdrowie im pozwoli, to będzie lepiej z meczu na mecz, zwycięstwa będą nakręcać dodatkowo pewność siebie, atmosferę na boisku i ja bardzo mocno wierzę w to, że kiedy już wrócę do chłopaków, to nasza sytuacja będzie dużo, dużo lepsza. Czy twoim zdaniem jesteście troszeczkę niejako więźniami swoich sukcesów, no bo jednak na przestrzeni ostatnich lat, kiedy się spojrzą, to ten szereg medali, które Zaksa przywoziła z wszelkich imprez czy pucharów, jest no, przeogromny, jest to naprawdę wizytówka polskiej siatkówki nie tylko w Europie, ale i na świecie. Czy twoim zdaniem właśnie jesteście więźniami tych sukcesów, że gracie na tyle dużo spotkań, że gdzieś tam to zdrowie, ten proces regeneracyjny w dłuższej perspektywie no, zaczyna być zaburzony i przez to pojawiają się kontuzje. Oczywiście twoja była wynikiem zupełnie czegoś innego, natomiast jeżeli spojrzymy na innych zawodników twojego zespołu, no to faktycznie no, pojawiają się po prostu już przeciążeniowe bóle, kontuzje i właśnie, czy mógłbyś odpowiedzieć, czy jesteście więźniami tego sukcesu i czy teraz przez to rywalom jest oczywiście łatwiej teraz was dopaść, kiedy jesteście w lekkim dołku, natomiast no właśnie, czy twoim zdaniem właśnie ta ilość spotkań też no, jest głównym czynnikiem, który jest powodem tych kontuzji wszystkich? Tak, myślę, że przeciążenie naszych organizmów, zmęczenie tak naprawdę dwoma, trzema sezonami grania w klubie i w reprezentacji na pełnych obrotach przez cały rok musi wyjść zdrowotnie, musi wyjść zmęczeniowo. Trzeba wtedy ustalić sobie priorytety, które mecze, przed którymi meczami możemy mocniej popracować na siłowni, przed którymi musimy zbudować mocną formę, aby walczyć z przeciwnikiem. Kwestia jest taka, że nasza liga jest na tyle wyrównana, na tyle poziom drużyn jest wysoki, że nie możesz sobie pozwolić tak naprawdę na grę bez powiedzmy trzech podstawowych zawodników, albo granie na naprawdę powiedzmy przyłożenie na siłowni bardzo mocne, które gdzieś tam twoją formę fizyczną na chwilę trochę zaburzy, to już może mieć odzwierciedlenie w wynikach i widać, że tych czynników w przypadku naszej drużyny spotkało się bardzo wiele w jednym czasie i to jest przyczyną naszego niskiego miejsca w tabeli na ten moment. Kontuzje przeciążeniowe,
duży pech z kontuzjami, bo zarówno kontuzja moja, jak i Daniela Kitigoya, jeśli chodzi o złamane palce, to jest absolutnie pech i nie jest to przemęczenie. Są też były kontuzje przeciążeniowe, byli zawodnicy, którzy w tym sezonie nie zagrali żadnego spotkania, a pomagali nam w poprzednich sezonach, jak na przykład Wojtek Żaliński, także bardzo dużo kłopotów, ale tak jak mówię, ta drużyna skupia się na tym, na rozwiązaniach, skupia się na tym, co może zrobić lepiej, skupia się na przyszłości, która mam nadzieję rysuje się w dużo lepszych barwach niż początek sezonu. Olek, chciałem cię dopytać o to, bo na pewno jesteś w kontakcie stałym z trenerem Samuel Buo. Czy ty jako kapitan i trener Samuel Buo jako head coach, czy wy jesteście w stanie nakreślić w tej chwili jakiś, no nie tyle plan naprawczy, co po prostu jakiś taki forecast, który mógłby przewidywać, co możemy zrobić właśnie w danym momencie, czy na ten moment jest to absolutnie niemożliwe i drużyna musi najpierw dojść do zdrowia, żeby cokolwiek zaplanować. Myślę, że ciężko określić długofalowy plan na cały sezon. Oczywiście wszyscy chcemy, aby drużyna była w pełnym zdrowiu, aby drużyna mogła grać swoją najlepszą siatkówkę, ale tak naprawdę wszystko trzeba robić na bieżąco i tu trener też ma takie podejście. Pracujemy nad elementami, które z liczb i ze statystyk wychodzą nam, że które wychodzą na nasze, powiedzmy, na tą chwilę wady, może nie wady, ale elementy, w których przeciwnicy są od nas lepsi, przez które niektóre porażki, jeśli da się je statystycznie wytłumaczyć, to właśnie nad tymi elementami staramy się pracować. I uwierz mi, że są to różne elementy, bo czasami jest drużyna, która zdominuje nas w zagrywce, czasami jest drużyna, która zdominuje nas świetną obroną i grą na kontrze, czasami nasz system blok-obrona nie funkcjonuje tak, jak powinniśmy. I trener, i sztab szkoleniowy, jak i zawodnicy szukają właśnie elementów, szukają elementów treningu, bo tak naprawdę nie da się trenować wszystkiego na raz, ale te elementy, których akurat najbardziej w tym momencie potrzebujemy, trenujemy. I to jest najlepszy sposób, aby wyprowadzić naszą grę do poziomu, do którego wiemy, że możemy dojść, czyli do walki z każdym zespołem i do zwycięstw. Także ten proces tak naprawdę połączony z doprowadzaniem chłopaków do zdrowia jest naprawdę złożony, jest naprawdę skomplikowany i nie zawsze wychodzi tak, jak chcielibyśmy, żeby powinien, bo jeśli masz trzech, czterech zawodników niezdolnych do treningu, to nie potrenujesz w szóstkach i tak naprawdę to wszystko się nakręca, mniej trenujemy, dużo bardzo gramy, ale takie jest życie klubu, który gra na wszystkich frontach. Jest takich klubów w naszej lidze w tym momencie pięć. I każdy zmaga się ze swoimi problemami, takich jak kontuzje, podróże, brak treningu i tak dalej. Ale te drużyny na tą chwilę radzą sobie, przynajmniej w tabeli plusligowej, lepiej od nas. Dlatego my robimy wszystko, aby do nich dorównać i mieć z nimi równe szanse wtedy, kiedy to będzie miało największe znaczenie, czyli mamy nadzieję, że w fazie playoff. Wywiadach podkreślałeś, że kontraktu na przyszły sezon jeszcze nie podpisałeś. Natomiast odwrócę je troszeczkę, może inaczej. Czy jest szansa, jeżeli tak, to procentowo potencjalnie, gdybyś mógł powiedzieć, jaka, jak duża, czy jest opcja, żebyś pozostał w Kędzierzynie? Na tą chwilę trwają rozmowy pomiędzy powiedzmy zainteresowanymi. Czyli tobą. Czyli mną oraz ewentualnymi klubami, ale gdzieś tam prowadzi je menadżer. Ja jako zawodnik skupiam się tylko i wyłącznie na rehabilitacji mojego palca, na powrocie do zdrowia i na przygotowaniu jak najlepszej formy na ewentualne rozgrywki reprezentacyjne, jeśli trener będzie chciał mnie powołać do drużyny. Jeśli chodzi o gdzieś tam plotki transferowe, wiem, że się pojawiają, ale nie pojawiają się tylko na mój temat, ale także na temat innych zawodników. Także ja staram się do tego podchodzić bardzo, bardzo spokojnie, czytać jak najmniej jak to możliwe, skupiać się tylko na tym, co najważniejsze, czyli tak jak na przykład dzisiaj miałem trening na siłowni przed nagraniem z tobą i na regenerację mojego organizmu. Okej, dobra, dzięki. Dyplomatycznie, Aleksandrze.
Dzięki wielkie za tę odpowiedź. Tyle na razie mogę powiedzieć, bo tak jak nie, mówię, oczywiście. Tak jak powiedziałem też podczas poprzednich wywiadów, kontraktu jeszcze nie podpisałem. Jeśli będzie taka sposobność i będzie taka możliwość, żeby ogłosić, gdzie zagram w przyszłym sezonie, to z pewnością to zrobię, ale nie będzie to szybko. Okej, okay, rozumiem. Dzięki wielkie. Wspominaliśmy Łukasza Kaczmarka. Ty na gali bardzo serdecznie mu podziękowałeś za to, że jest swoim przyjacielem, zatrzymacie się mega blisko. Powiedz mi, czy z Łukaszem od razu złapaliście flow w momencie, kiedy się poznaliście? Jak to się zaczęło? Bo też to jest pytanie od jednego z kibiców, a w zasadzie kibicek. Gdzie się to zaczęło i jak złapaliście flow? Czy było właśnie to just like that od razu, hej, to będzie ten gość? Nie? Kiedyś zdajesz sobie sprawę, że to jest gość, któremu możesz ufać i którego możesz określić mianem przyjaciela? Myślę, że budowanie relacji do momentu i do poziomu takim, w jakiej w tej chwili jestem z Łukaszem, czyli jest moim przyjacielem i mogę go tak wielką pewnością siebie w głosie powiedzieć. Myślę, że to rosło. Tak naprawdę to nie było tak od razu. Łukasza poznałem, gdzieś graliśmy przeciwko sobie. Jest nawet takie zdjęcie, które krąży po internecie, z jakiegoś turnieju plażowego, gdzie jako nastolatkowie graliśmy przeciwko sobie. Potem gdzieś tam na reprezentacji. Tak naprawdę od 6 lat w grupie Azoty Zaksie Kędzierzyn-Koźle gramy razem i gdzieś tam trzymaliśmy się blisko, ale powiedziałbym od gdzieś 3-4 lat bardzo blisko. I w tej chwili ta nasza przyjaźń jest bardzo mocna. Wiem, że na Łukasza mogę liczyć też. Co jest ważne w naszej relacji, jest to, że rozmawiamy często o swoim życiu, o życiu sportowym, o życiu prywatnym, często gdzieś tam tych nie tylko o tych przyjemnych sprawach, ale też o tych trudnych. Rozmawiamy szczerze, nie boimy się też powiedzieć, co myślimy o sobie, nie boimy się siebie skrytykować, jeśli myślimy, że akurat to jest potrzebne, aby temu drugiemu otworzyć oczy, że może coś robić źle. Także to bardzo sobie cenię w mojej relacji z Łukaszem i myślę, że to nas jeszcze bardziej zbliżyło do siebie. A najbardziej myślę, zbliżyły nas do siebie sukcesy, które razem osiągnęliśmy i wspomnienia, przede wszystkim te pozytywne, które zostaną z nami do końca życia i mam nadzieję, że jeszcze takich wspomnień wspólnie troszkę wypracujemy. O tym jestem głęboko przekonany. A wspominałeś też o... To jest też dodatkowe pytanie od jednego z kibiców. Macie rytuał chodzenia na kawę wspólnie, co też zresztą udało mi się zauważyć, mając ogromną przyjemność pracować z wami przez w sezonie 2022. Kaweczka. Czy coś oprócz tej kawy macie takiego stałego, taki stały punkt programu, który na przykład wykonujecie przed meczem? Stałego nie. To wszystko się zmienia. To też... Tak czasami w formie żartu było o tych rytuałach i tak naprawdę różne są te rytuały. Ta kawa rzeczywiście trzyma się tak najczęściej. Kiedyś graliśmy też w skoki narciarskie przed meczami. A w DSJ 2.0, tak? W DSJ-a tego nowszego troszeczkę niż 2.0, ale tak zdarzało się, że graliśmy. Po prostu naszym sposobem jest gdzieś tam zawsze... Też dołączają do nas inni zawodnicy. Rozmowa, śmiech, gdzieś tak naprawdę spędzanie czasu głównie na rozmowie, na żartach, na dobrym humorze. To pozwala nam się rozluźnić i gdzieś tam przejść do tego dnia meczowego w sposób bardziej komfortowy i wtedy czujemy się najlepiej. Wspomniałeś o spędzaniu czasu ze sobą. Ja też mam świadomość tego, że sezon ligowy płynnie przechodzi w sezon reprezentacyjny i w tej reprezentacji będąc spędzacie grube miesiące ze sobą i powiedz mi, jakie schematy musi wypracować drużyna, żeby ze sobą dobrze żyła, no bo to też wiąże się z rozłąką z najbliższymi na wiele miesięcy i... Jeżeli masz grupę 14, 16, a czasami więcej, bo dodamy do tego jeszcze sztab szkoleniowy, to jest około grupa 20 facetów, gdzie testosteron tak naprawdę no, mega buzuje i towarzyszą temu oczywiście szereg emocji. Jak sobie radzić, żeby utrzymać ten poziom takiej najwyższej koncentracji
przez cały sezon, co niejednokrotnie udowodniliście. Natomiast no, to jest coś, o czym się często nie mówi, natomiast jest to bardzo ciężkie, bo my, tak jak wspomniałeś, kibice widzą ten produkt w postaci drużyny, maszyny, która dobrze funkcjonuje, gra, natomiast no, jest jeszcze szereg procesów, które są w tle. Między innymi właśnie to, jak wypracować taki kompromis, jak żyć, żeby przeżyć i zachować tą koncentrację do samego końca. Powiedz mi, czy wy macie już jakieś takie sprawdzone sposoby i czy mógłbyś się nimi potencjalnie podzielić z kibicami? Oczywiście. Myślę, że nie ma takiej złotej formuły na utrzymanie dobrej atmosfery w drużynie, bo jest wiele czynników, które na to wpływa. Tak naprawdę zależy też od charakterów, od osobowości, jakie masz w drużynie, bo nie wszyscy będą fanami wyjść wspólnych na kolację, nie wszyscy będą fanami, niektórzy będą woleli zostać w pokoju i tak naprawdę w ciszy, w samotności spędzić czas i tak się najlepiej relaksują. Ale myślę, że ważne jest właśnie danie przestrzeni wszystkim zawodnikom, żeby mogli robić to, co lubią, i takich dni na kadrze też jest dużo, kiedy po prostu gdzieś siedzimy w pokojach, robimy tak naprawdę, mamy czas wtedy na swoje hobby, na to, co nas relaksuje, na pełny odpoczynek, regenerację. Niektórzy czytają książki, niektórzy oglądają seriale, niektórzy grają w karty, niektórzy rozmawiają z rodziną. Tak naprawdę każdy ma swoje sposoby na relaks, na odpoczynek, na regenerację. Ale ważnym elementem, myślę, tej drużyny, która się stworzyła, są też wspólne wyjścia właśnie na kolację. Akurat tak się składa, że większość drużyny ma urodziny, swoje obchodzi właśnie w sezonie kadrowym, w sezonie powiedzmy letnim. I często ta osoba, która ma urodziny, po prostu zabiera resztę ekipy na kolację. Na tej kolacji możemy zjeść, możemy porozmawiać, pośmiać się, i to rzeczywiście takie spotkania zbliżają nas do siebie. Też ważny jest bardzo cel, jaki ma drużyna przed sobą, i myślę, że w tej drużynie każdy jest świadomy celu, do jakiego dążymy, bo tak naprawdę od kiedy drużynę przyjął Nikola, ta drużyna powiedzmy przeszła małe przemodelowanie, bo o tej drużynie teraz opowiadam, że wszyscy mieli świadomość celu, jaki jest przed nami. Był to cel długofalowy, były to właśnie igrzyska w Paryżu, ale wszystko, co robiliśmy już od tak naprawdę pierwszego dnia, było podporządkowane temu, aby robić postępy, aby stawać się lepszą drużyną na boisku i poza nim, i myślę, że całkiem nieźle nam to wychodzi. Natomiast też zdajemy sobie sprawę, że Igrzyska Olimpijskie to będzie najtrudniejszy turniej, w jakim przyszło nam grać, to będzie największa próba naszej drużyny. Mam nadzieję, że dopisze nam zdrowie, że te kontuzje, które teraz się gdzieś przydarzają, bo nie tylko mi, ale też Kubie Kochanowskiemu, są też różne przeciążeniowe kontuzje. Wilfredo Leon nie grał od jakiegoś czasu. Tak naprawdę większość chłopaków miało mniejsze lub większe problemy zdrowotne. Mamy nadzieję, że w tym okresie letnim, kiedy będzie to najważniejsze granie, wszyscy będą zdrowi, w pełni przygotowani fizycznie, mentalnie, sportowo, i zdamy ten egzamin. Trzymamy mocno kciuki za to i będziemy śledzili wasze poczynania w Paryżu. A Olek, chciałbym cię dopytać jeszcze jedno pytanie, bo ty z Łukaszem Kaczmarkiem masz też wspólnego to, że na pewnym etapie waszej kariery spotkała was niewyobrażalna fala hejtu. I chciałem dopytać, jak ciężko wyłączyć się z internetu w dobie wszystkich social mediów, tej takiej komunikacji informacyjnej, tego świata właśnie informacji, gdzie ten przepływ wiadomości jest na tyle duży i one w zasadzie pukają do ciebie z każdej strony. Jak się od tego odciąć? Bo wspominałeś o tym, że wielokrotnie też w wywiadach, że nie czytasz po prostu takich rzeczy, natomiast jak trudno się od tego odciąć, bo to czasami po prostu zwykła ludzka ciekawość bierze górę i siadasz do tego komputera czy telefonu i zaczynasz to czytać. Powiedz mi, czy miałeś takie momenty troszeczkę takiego poczucia niesprawiedliwości, że spotyka cię coś nieprzyjemnego, mimo tego, że dajesz sobie wszystko? Po pierwsze, rzeczywiście nie da się w pełni uniknąć czytania o siatkówce. Tak działa algorytm
tak naprawdę mediów społecznościowych, których używamy cały czas, czy przeglądarek internetowych, tak naprawdę kiedy gdzieś tam było wiele artykułów mówiących o mnie negatywnie, wiele wypowiedzi różnych ludzi i tak dalej, szczególnie podczas Mistrzostw Świata, co było bardzo klikalne, to tak naprawdę nawet wchodząc w przeglądarkę i chcąc wejść na jakąś inną stronę, najpierw wyświetlała się wiadomość o siatkówce, a wtedy mówiło się dużo o tym, kto powinien grać w szóstce, kto nie. Także nie dało się tego uniknąć totalnie. Czasami też ktoś z rodziny ci powie, o, tu napisali tak, tu napisali tak. Jeśli jakąś lekcję z tego wyciągnąłem, to tak jak też mówiłem podczas mistrzostw w wywiadach, że najważniejsze jest dla mnie, rzeczywiście tak było i to pomogło mi tą pewność siebie utrzymać na najważniejsze spotkania, to było zaufanie, że najważniejszymi ludźmi, na których opinii powinno mi zależeć, jest mój trener, jest moja drużyna. I to są kluczowi ludzie. I tak naprawdę podczas tego turnieju mieliśmy różne mecze, mieliśmy mecze lepsze, gorsze, ale wygrywaliśmy i to się najbardziej liczyło. I tak naprawdę, czy grała jedna osoba, czy druga, nie miało to większego znaczenia, bo tak naprawdę trener wybierał szóstkę, która wychodziła i walczyła. Jeśli coś nie szło w trakcie meczu, wtedy była zmiana i ten, który wchodził z ławki robił robotę. Myślę, że świetnym przykładem będzie ten rok 2023, kiedy widzieliśmy, jak różne szóstki, jak na przykład na pozycji przyjmującego wiele, wiele rotowaliśmy i na samym turnieju finałowym Ligi Narodów grał Bartek Będosz, wchodził Kamil Semeniuk na zmiany, w finale zagrał Tomek Fornal, dwa mecze zagrał, praktycznie trzy mecze zagrał Wilfredo Leon. Także widać, że każdy z nas w tej drużynie ma dużo, dużo jakości, którą może pokazać na boisku, a od trenera zależy, jak, w jaki sposób ją wykorzysta. I myślę, że trener zna nas najlepiej pod względem siatkarskim, charakterologicznym, mentalnym. I myślę, że ma na tyle duże doświadczenie i udowodnił to zarówno wcześniej w Zaksie, jak i teraz w reprezentacji, że należy mu zaufać. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę tego, że w przyszłym roku może być tak, że ktoś będzie w lepszej formie ode mnie i ja stracę miejsce w podstawowej szóstce, ale to nie zmieni mojego podejścia do tego, że chciałbym, aby drużyna wygrywała, chciałbym, aby zdobyła medal olimpijski, chciałbym, aby ta drużyna spełniła swoje marzenia i będę robił wszystko gdziekolwiek, czy będę na boisku, czy będę w kwadracie, czy będę na treningach. Zrobię wszystko, aby tej drużynie pomóc, bo myślę, że tylko takie podejście każdego z nas może dać długofalowe sukcesy. I w sumie tyle. Jeśli chodzi o hejt, to też ważne było to, że byłem z Łukaszem, bo Łukasz też dużo ze mną rozmawiał i rzeczywiście dodawał mi otuchy w tych trudnych momentach, podobnie jak moja rodzina. Teraz troszkę ta narracja się zmieniła o 180 stopni, bo tak naprawdę teraz jestem osobą gdzieś tam mocno, mocno chwaloną za swoją grę, za swoją postawę. I tak naprawdę troszkę pod nosem się czasami uśmiecham, czasami się troszkę z tego śmieję, bo tak naprawdę jestem tym samym Olkiem, którym byłem rok wcześniej. Po prostu okoliczności trochę się zmieniły. Tak naprawdę w jednym czy drugim meczu zagrałem trochę lepiej, ale to jest ten sam Olek, który rzeczywiście być może zrobił mały postęp jako siatkarz, ale jest tyle czynników, tyle rzeczy, które wpływają na wynik, na to, czy zagrasz dobrze, na to, czy drużyna przede wszystkim wygra, bo to jest dla nas najważniejsze. A tak naprawdę to, co mówią ludzie, może być zupełnie odwrotne na przestrzeni roku. Także dlatego ja staram się trzymać takie moje małe motto, że nigdy nie jesteś tak dobry, jak mówią, gdy wygrywasz, i nigdy nie jesteś tak słaby, jak mówią, gdy przegrywasz. I jeśli tego się trzymasz, to zawsze twardo stąpasz po ziemi i idziesz do przodu. A co byś powiedział młodym adeptom siatkówki, którzy również mierzą się z krytyką, z hejtem, natomiast nie mają tak dużego doświadczenia jak ty w tej chwili i nie radzą sobie z tym, ponieważ wiele dzieciaków też na pewno rezygnuje z siatkówki w momencie, kiedy jest regularnie krytykowana. Już nie mówimy o hejcie, bo często też się pojawia tak, że o, konstruktywna krytyka to nie jest hejt i tak dalej, natomiast to jest często też takie osobiste doznanie. Można krytykę i hejt, to tak naprawdę jest bardzo cienka granica między tym. Co byś powiedział właśnie młodym adeptom siatkówki, którzy muszą się z tym mierzyć, jak sobie z tym radzić na ich poziomie? Myślę, że bardzo ważne jest mieć wokół siebie ludzi, którzy cię wspierają.
nieważne czy jest dobrze, czy jest źle, które są z tobą. Zawsze, kiedy coś ci nie idzie, kiedy ktoś cię krytykuje, możesz zapytać też swojego trenera lub trenerkę, co mogę zrobić lepiej, czy w danej sytuacji powinienem się zachować lepiej. Tak naprawdę trzeba mieć zawsze, czy wygrywasz, czy przegrywasz. Ważne, aby mieć podejście, że chce się poprawić, że chce poprawić swoją grę, chce poprawić swoje zachowanie, chce być lepszym zawodnikiem dla drużyny. Jeśli masz takie podejście, wtedy nie powinno być problemem zapytanie trenera, zapytanie kolegów z drużyny, bo tak naprawdę pytanie ludzi, którzy cię w internecie są anonimowi, często nawet nie podają swojego imienia i nazwiska, a po prostu kryją się pod jakimś nickiem nie do rozszyfrowania i krytykują cię lub pod jakimś fejkowym kontem. Tak naprawdę nie ma co, myślę, przywiązywać uwagi do takich, łatwo się to mówi, ale nie przywiązywać uwagi do takich, Nawet ja takich mam. Do takich opinii, oczywiście. I to jest normalne, bo, to znaczy normalne, według mnie to nie jest normalne, bo nie powinno tak być w internecie. I wiem, że na przykład w Anglii bardzo mocno wzięto się za obrażanie ludzi, za krytykę ludzi. Nie mówię to oczywiście, że ktoś powie, że ktoś zagrał słabo albo ktoś powinien grać w miejsce kogoś innego, ale obrażanie, o wulgarne słownictwo, o wulgarne to, że to napiszesz w internecie, to też jest odpowiedzialność i myślę, że to powinno prędzej czy później być wprowadzone również w naszym kraju. Ale wracając do tego, co mówiłem wcześniej, co mogę powiedzieć młodym ludziom? Myślę, że właśnie mieć wokół siebie osoby, na której opinii nam zależy, bo jeśli są ludzie anonimowi, którzy w internecie skrytykują i my się tym przejmujemy, tak naprawdę znajdźmy osobę, która naprawdę jest dla nas ważna i uważamy, że zna się na tym i może nam dać rzetelną opinię na ten temat, wtedy zapytajmy się jej, ona nam powie, co możemy zrobić lepiej, czy zrobiliśmy dobrze, czy źle, wtedy bierzemy to do siebie i staramy się poprawić. To jest jedyna droga. Może nie jedyna, ale droga, którą ja preferuję i którą polecam. Olek, stres towarzyszy ci w każdym spotkaniu, niezależnie od tego, czy gramy Ligę Narodów, czy są to mecze grupowe wielkich turniejów, natomiast no, ten stres, ten taki czynnik związany właśnie z rywalizacją na pewno też wywołuje tego typu reakcje organizmu. Powiedz mi, jak sobie radzisz ze stresem w momencie, kiedy mecz nie idzie po twojej myśli? Po pierwsze, myślę, że nie da się totalnie wyzbyć stresu. Jeśli ktoś mówi, że totalnie niczym się nie stresuje, to dla mnie jest to. Oczywiście są ludzie, którzy gdzieś potrafią w pewnym stopniu to wyłączyć, ale przynajmniej ja ze swojego doświadczenia wiem, że nie da się wyłączyć totalnie stresu. Jeśli wyłączysz stres przed meczem totalnie, to znaczy, że twój organizm nie jest gotowy na to, co się może wydarzyć. I ja najbardziej. Z doświadczenia, bo będąc gdzieś tam młodszym zawodnikiem, parę razy było tak, że przed meczem mówiłem, będzie w porządku, nic się nie może złego stać, tak naprawdę nie przejmuję się tym, bo będzie dobrze. I wtedy, jeśli podczas meczu spotka cię sytuacja, w której musisz wziąć się w garść, w której musisz coś zmienić, w której mecz nie układa się po twojej myśli, wtedy jest już za późno. I ciężko się wtedy przestawić. Często widzimy sytuacje, w których faworyt, powiedzmy, meczu tak naprawdę zaczyna przegrywać z tą mniej faworyzowaną drużyną i ma cały mecz ma problemy, żeby dojść do swojego optymalnego poziomu, który zapewniłby jej normalnie, w normalnych powiedzmy warunkach zwycięstwo, pewne zwycięstwo nad daną ekipą. I myślę, że jest to właśnie tym spowodowane i wiele razy w swoim życiu miałem tak, że podszedłem do meczu zbyt wyluzowany i kiedy ten mecz nie układał się po mojej myśli, wtedy zaczynała się panika. Wtedy zaczynało się bardzo, bardzo nerwowe granie. Więc tak naprawdę ja jeśli czuję stres przed meczem, to wiem, że będzie dobrze, bo wiem, że mój organizm będzie przygotowany na problemy, na kłopoty, które podczas tego meczu mogą wystąpić. I nauczyłem się oswoić z tym, że to jest naturalna reakcja organizmu, przygotowanie mojego organizmu do właśnie radzenia sobie z trudnościami podczas spotkania. Także uważam ten stres za absolutnie naturalny i można powiedzieć coś, z czym każdy sportowiec gdzieś tam się próbuje oswoić. Jeszcze raz, bo zadałeś pytanie o tym, co dzieje się w meczach, w których się gdzieś tam nie układa. Wtedy ważne jest, aby gdzieś tam ważną rolę odgrywa wtedy trener, który widzi z boku, co się dzieje, widzi obiektywnie, bo może ocenić, w jaki sposób drużyna przeciwna, co robi od nas lepiej, co my możemy zmienić i dlaczego nasza taktyka albo realizowanie naszej taktyki nie działa dobrze. I wtedy zaufać temu i postarać się to zmienić. Jeśli jesteś drużyną,
która nie jest zależna tylko i wyłącznie od jednego elementu, na przykład od zagrywki mocnej, kiedy ona nie siedzi, tak naprawdę twoja gra nie istnieje. Jeśli jesteś drużyną, która jest w stanie wygrać mecz na wiele różnych sposobów, wtedy dostosowanie się do warunków, do przeciwnika grającego trochę inaczej nie jest problemem. Ja mam szczęście i miałem szczęście grać właśnie w takich drużynach i bardzo sobie to cenię, więc nawet jeśli w danym meczu przegrywam, kiedy nie wszystko układa się po naszej myśli, to wiem, że mam mądry sztab szkoleniowy, wiem, że mam bardzo doświadczonych zawodników wokół siebie, którzy są w stanie odwrócić losy każdego spotkania. Dzięki. Olek, ty przeszedłeś bardzo długą drogę, jeżeli chodzi o swoją karierę, bo nie lubisz wracać do tej sytuacji, ale ona była powiedzmy takim chyba najbardziej najlepszym przykładem, jak zachowywałeś się wcześniej, x lat temu, kiedy wróciłeś ławkę w Olsztynie. To oczywiście kluby nie przynosi, natomiast ty też nie lubisz do tego wracać, natomiast ja to chciałem tylko podać jak przykład. I jesteś w momencie, kiedy przez wielu jesteś postrzegany jako oaza spokoju. Powiedz mi, jak wyglądał ten proces, powiedzmy, twojej takiej przemiany mentalnej? Czy uczestniczyły w tym osoby trzecie, czy sam sobie powiedziałeś w pewnym momencie, ok, koniec psot, trzeba się wziąć za to na poważnie i tak nie może to wyglądać, ponieważ to mi w niczym nie pomaga. Czy mógłbyś zdradzić troszeczkę kuluarów tej takiej swojej przemiany? I twierdzi, że kiedyś obudziłem się rano i coś mi się przestawiło w głowie. Nie, absolutnie, absolutnie nie. Jest pytanie, nie Ja stwierdzenie. uważam, tak, ja się tylko śmieję. Oczywiście. Myślę, że ja uważam przede wszystkim, po pierwsze, co jest najważniejsze, ja uważam, że nadal mogę się rozwijać, że nadal niektóre moje zachowania nie są najlepsze i że mogę coś robić lepiej, aby lepiej być postrzeganym przez przede wszystkim moją drużynę i trenera, bo to jest dla mnie absolutnie najważniejsze. Bo to, jak wcześniej rozmawialiśmy, jak postrzegają cię ludzie i co o tobie piszą, nie masz na to do końca wpływu. Jeśli chodzi o ten incydent z kopnięciem ławki, tak naprawdę nadal jestem Olkiem przeambitnym, nadal jestem gościem, którym bardzo zależy na wygranej i który nie potrafi przegrywać i który często daje upust swoim emocjom w taki sposób. Natomiast zdarza się to w tym momencie raczej tylko na treningach. Ale też potrafię gdzieś tam kopnąć krzesłem, kopnąć piłką, wykrzyczeć gdzieś tam parę wulgarnych słów, będąc niezadowolonych ze swojej przede wszystkim postawy, bo zawsze chodziło tutaj o samokrytykę i o akceptowanie swoich własnych błędów. Nigdy nie miałem problemu z akceptowaniem błędów moich kolegów, z pocieszaniem ich, natomiast jako perfekcjonista i niezwykle ambitna osoba, moim problemem zawsze było zaakceptowanie swojej postawy, zaakceptowanie swojej porażki i swojej niedyspozycji i granie nie tak, jakbym sobie wyobrażał. I myślę, że praca nad tym właśnie zajmuje mi cały czas, bo nie uważam, że jestem skończonym produktem. Uważam, że mogę jeszcze być lepszy, jeśli o to chodzi. Ta praca zajmuje tak naprawdę wiele, wiele lat i to jeszcze sięga gdzieś tam początków mojej przygody ze sportem, od szkoły podstawowej i wtedy byłem dzieckiem, które nazwałbym to totalnie nie kontrolowało swoich emocji, swoich wielkich ambicji i potrafiło w środku meczu gdzieś tam wybiec i histerycznie zacząć płakać, się krzyczeć i niszczyć wszystko, co ma na drodze. I rzeczywiście bardzo dużo cierpliwości, której mieli moi rodzice. Dała mi ten, powiedzmy, ten spokój, to, że mam przestrzeń, mam czas do tego, aby się poprawiać, aby szkolić swoje umiejętności, ale też, żeby robić ten postęp, bo myślę, że ten postęp psychiczny był absolutnie, absolutnie kluczowy, jeśli chodzi o moje do tej pory osiągnięte sukcesy na boisku. I tak naprawdę, jeśli zapytasz moich kolegów, z którymi gdzieś tam grałem również w poprzednich sezonach, to oni też powiedzą, że nawet kiedy moje pierwsze sezony w lidze potrafiłem bardzo szybko się zagrzać, po swoich błędach popełniać dwa, trzy kolejne. I kolejni trenerzy, którzy starali się wejść w tą rolę troszkę psychologa, tłumaczyli mi, że to jest właśnie rzecz, którą jeśli poprawisz, wejdziesz na bardzo wysoki poziom. I tak naprawdę to nigdy nie jest tak, że po prostu pstrykniesz palcem i nagle jesteś inną osobą. To bardzo często jest właśnie proces, jest też zaufanie ludzi, którzy mówią, że szanujemy bardzo twoje umiejętności, ale tak naprawdę, żeby
żeby stać się kimś więcej, potrzebujesz też kontrolować swoje emocje. I myślę, że dwie bardzo ważne osoby, dwa bardzo ważne momenty. Myślę, że jakby takim momentem zwrotnym, który gdzieś tam najbardziej to poprawił, była praca z Nikolą Grbiczem, który przyszedł do Zaksy, który bardzo wiele ze mną rozmawiał właśnie na temat emocji, właśnie na temat zachowania, na temat tego, jak moje zachowanie może wpływać na innych członków zespołu. To Nikola jako pierwszy widział we mnie ewentualnego kapitana nowej drużyny w Kędzierzynie-Koźlu. Chciał postawić, widząc moje cechy, być może jeszcze troszkę ukryte, ale widząc te cechy mojego zachowania i mojej osoby, mojego charakteru. Natomiast osobą, która ostatecznie mi tą, nazwijmy, opaskę czy belkę pod koszulką przyznała, był Gianni Cretu. I to był sezon później, bo Nikola, jak wiemy, przyszedł do drużyny z Perugii. I to Gianni Cretu przed sezonem podjął decyzję, że to ja będę nowym kapitanem po Benetton Youth Team. I to dało mi jeszcze większą taką samoświadomość, jeszcze większą atencję na to, jak się zachowuję, jak powinienem dbać o kolegów z drużyny, dbać o nie tylko patrzeć na swoje gdzieś tam, na swoją grę, ale też patrzeć na to globalnie. I myślę, że na przykład, jeśli kiedyś będziesz miał Gianniego w takim podcaście, możesz go zapytać, on może ci opowiedzieć, co było, bo ostatnio z nim gdzieś tam gawędziłem i rozmawiałem o tym, jak to było, dlaczego wybrał akurat mnie, i myślę, że Gianni mógłby mieć ciekawą historię do opowiedzenia, dlaczego tak no, się chętnie. wydarzyło, dlaczego tak się stało i dlaczego właśnie to na mnie postawił. I rzeczywiście ta rola pomogła mi dojrzeć jako człowiekowi, jako siatkarzowi i troszkę, bo jestem generalnie osobą, która bardzo lubi odpowiedzialność, bardzo lubi brać odpowiedzialność za wynik, bardzo lubi brać odpowiedzialność za trudne momenty na boisku. Nawet jeżeli mi to nie wyjdzie, to mam świadomość, że jestem dobrze przygotowany do meczu i jestem w stanie wziąć ciężar, powiedzmy, ważnych piłek, ważnych wystaw, ważnych przyjęć, ważnych ataków w kluczowych momentach meczów. Więc bycie kapitanem też mi się podobało, też zacząłem się w tym dobrze, przynajmniej w moim odczuciu, realizować. I dzięki pomocy doświadczonych kolegów z boiska, doświadczonych chłopaków, których obserwowałem również wcześniej, tak jak to w reprezentacji na przykład Michała Kubiaka, czy Bartka Kurka jako kapitana drużyny, czy również w klubie właśnie Benato Niuttiego, Pawła Zatorskiego, ludzi, którzy Łukasza Wiśniewskiego, którzy trzymali zawsze tą szatnię w ryzach. A kiedy zostałem kapitanem, no to też bardzo, bardzo ceniłem sobie oczywiście Łukasza jako mojego przyjaciela, ale też dwie osoby, Wojtka Żalińskiego i Michała Kozłowskiego, którzy bardzo pomagali mi, i szczególnie Michał Kozłowski, który nie bał się powiedzieć mi, jeśli coś zrobiłem źle, jeśli skrytykować mnie, jeśli mimo, że byłem, powiedzmy, kapitanem drużyny, to byłem drugim najmłodszym zawodnikiem na ten moment w Zaksie i nie bał się gdzieś tam skrytykować mnie, jeśli uważał, że moje zachowanie jest nieodpowiednie. Ja bardzo sobie to ceniłem, bo warto mieć taką osobę, nawet jeśli jesteś, powiedzmy, nazwijmy, kapitanem, mieć tą osobę, która jest w stanie ci powiedzieć, że coś zrobiłeś źle, że twoje zachowanie nie było odpowiednie, bo jeśli nie masz takiej osoby obok siebie, to możesz gdzieś zgubić ten kompas, jaki powinieneś być i co jest najlepsze dla drużyny w twoim zachowaniu. A czy rola kapitana kadry u skrzydła było takie coś, że no, miałeś uczucie unoszenia się nad ziemią? Z pewnością było to moje wielkie marzenie, zagrać przede wszystkim w reprezentacji Polski, ale również zostać jej kapitanem. Tutaj wiele razy podkreślam, bo ludzie przypisują mi tą rolę i ja podkreślam jeszcze raz, ją podkreślę, bo za każdym razem, kiedy ktoś tak mnie nazwie, to muszę to wyjaśnić, bo kapitanem drużyny jest Bartosz Kurek i rzeczywiście ja na jednym turnieju kwalifikacyjnym go zastąpiłem, ale tak naprawdę ludzi, którzy zastąpili w roli kapitana Bartka, kiedy nie było go przez kontuzję albo kiedy odpoczywał po sezonie klubowym, było naprawdę wielu, bo i Grzesiek Łomacz to robił i byli inni zawodnicy i Karol Kłos był na paru turniejach kapitanem. Jeśli o kimś zapomniałem, to najmocniej przepraszam. Także nie przywiązywałbym do tego dużej wagi, bo w reprezentacji Polski, jeśli sobie policzysz, jest bardzo wielu chłopaków, bardzo wielu graczy, którzy w swoich klubach pełnili lub pełnią rolę kapitana drużyny i tak naprawdę ta ekipa wie, na czym polega funkcjonowanie w grupie, wie, na czym polega odpowiedzialność, wie, na czym polega
dążenie do celu. Ci zawodnicy wiele wygrali, wiele też w swoim życiu przegrali i myślę, że można od nich się uczyć właśnie postawy, mądrości i zachowania w konkretnych sytuacjach, szczególnie takich trudnych, kryzysowych, które zawsze dopadają zespół podczas drogi do ważnego celu, jakim na przykład teraz jest medal Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Olek, wiemy, że od sezonu 2025-2026 w Plus Lidze będzie 14 drużyn, co jest krokiem w dobrą stronę. Natomiast gdybyś ty mógł powiedzieć, jaka byłaby wymarzona Plus Liga dla Olka Śliwki? Czy byłoby to 12-14 drużyn z szerokim playoffem? Czy masz taką wizję? Czy chciałbyś wrócić do pewnego momentu, jeżeli chodzi o Plus Ligę i ilość drużyn? Myślę, że jest bardzo dużo opinii na ten temat i tak naprawdę ciężko jest znaleźć złoty środek, bo musisz brać pod uwagę wiele, wiele czynników, bardzo wiele czynników. Także ciężko mi powiedzieć, że akurat 12, akurat 10, akurat 14 czy 16 to będzie idealna liczba i wtedy jak rozegrasz takie playoffy, to będzie najlepiej. Nie, nie, nie wszyscy będą zadowoleni. Będą ludzie, którzy są za 16 zespołową ligą, są za 14, są za 12, także trzeba szanować zdanie wszystkich ludzi i trzeba wybrać takie rozwiązanie, które w największym stopniu będzie najlepsze zarówno dla klubów, jak i zawodników i działaczy. Ja bardzo się cieszę, że liga zostanie zmniejszona do 14 zespołów. Z perspektywy zawodnika grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle, klubu, który gra od paru dobrych lat w europejskich pucharach, Pucharze Polski i rozgrywkach ligowych praktycznie do samego końca. I redukcja ilości spotkań, myślę, że takiemu klubowi jak mój wyjdzie bardzo pozytywnie. Natomiast szanuję też bardzo podejście i zdanie, przede wszystkim zdanie ludzi reprezentujących kluby, powiedzmy z tej dolnej części tabeli, bo rozumiem ich obawy przed tym, że spadną, że tak naprawdę jeśli spadną z ligi, to finansowanie ich klubu czy sponsorowanie ich klubu może wtedy zostać zredukowane. I rozumiem ten strach, rozumiem te obawy, natomiast nie da się, tak jak mówiłem wcześniej, obrać rozwiązania, z którego wszyscy będą zadowoleni, także dlatego też głosowanie, słynne głosowanie nad tym, jaki kształt ma obrać liga, było tak wyrównane. Bo każdy klub miał gdzieś tam swoje zdanie swój na ten interes. temat, ale swój interes. Także mówię, z mojej perspektywy to jest dobra zmiana, jeśli chodzi o przede wszystkim zdrowie zawodników, natomiast z drugiej strony rozumiem też zdanie klubów, na które w przypadku spadku z ligi, a spadną aż trzy zespoły z ligi, może to być duży cios dla ich klubu, jeśli chodzi o ich przyszłość. Tak, Olek, mam jeszcze kilka pytań od kibiców, także ja na początku zacznę od małego apelu, ponieważ pytań od was, drodzy kibice i fani siatkówki, było ponad 100, a ponieważ nie dysponujemy taką ilością czasu, żeby wszystkie zadać, też szanując i respektując czas Olka, pozwoliłem sobie wybrać te, które w moim odczuciu były najciekawsze. Jeżeli któreś nie padnie, które miało potencjalnie paść i ktoś będzie z tego powodu niezadowolony, to biorę to wszystko ja na klatę, także wszelkie jakieś tam zażalenia proszę kierować do mnie. Okej. Drogi Olku, czy miałeś w swojej karierze taki moment, że chciałeś rzucić siatkówkę w diabły i jeżeli był, to czy mógłbyś powiedzieć kiedy? Nie, nie miałem takiego momentu. Miałem momenty zwątpienia, czy jestem wystarczająco dobry, aby osiągnąć swoje marzenia. Z pewnością tak. Ale nie miałem momentu, w którym chciałem rzucić siatkówkę. Kiedy mi nie wychodziło, wracałem załamany po meczu przegranym, gdzie nie grałem tak, jak wyobrażałem sobie, że powinienem. Po prostu poniżej swoich oczekiwań. Na drugi dzień, czy po dniu przerwy wracałem do treningów, trenowałem jeszcze ostrzej, aby wejść na poziom wyższy i myślę, że właśnie ta ciężka praca i ta ambicja, którą mam, pozwoliły mi osiągnąć duży postęp. A jaki jest twój najpiękniejszy moment w dotychczasowej karierze? Mam nadzieję, że taki dopiero przede mną. Dotychczasowej. Dotychczasowej, dobrze.
Postaram się w miarę krótko i konkretnie odpowiadać, żeby na te pytania, jak najwięcej na tych pytań odpowiedzieć. Dobra. Myślę, że w minionym roku był to złoty medal Mistrzostw Europy, a w karierze być może postawiłbym na pierwsze zwycięstwo w Lidze Mistrzów, bo to były emocje, których nigdy nie zapomnę. Okej, okay. A jakie relacje łączą cię z Norbertem Huberem i Tomkiem Fornalem? Czy się lubicie? Tak, absolutnie. Zarówno Tomka, jak i Norberta bardzo lubię, bardzo szanuję. Są to szalone osoby, troszkę w takie pozytywne tego słowa znaczeniu. Każdy z nich jest inny, ale każdego z nich bardzo lubię, doceniam. Z Norbertem grałem w klubie i wiem, że jest niesamowicie utalentowanym chłopakiem. Bardzo też wrażliwym. I bardzo, bardzo ciekawym, bo to, co on ma w głowie, jest bardzo ciekawe i naprawdę jego podejście do sportu, jego ambicja jest wspaniała. Tomek jest osobą niezwykle utalentowaną, która tego talentu ma naprawdę ogrom. Jest osobą pewną siebie, jest osobą, która tą pewnością siebie, dobrym humorem, pozytywnym nastawieniem zaraża ludzi wokół siebie. I jeden, zarówno jeden, jak i drugi są bardzo ważnymi elementami w tej chwili naszej drużyny, naszej reprezentacji. Dzięki. Olek, jaka jest twoja odskocznia od siatkówki? Moją odskocznią od siatkówki, nie mam takiej pozasportowej totalnie odskoczni od siatkówki. Interesuję się sportem we wszelkiej postaci, oglądanie NBA, czytam skrótów, powiedzmy, bo po nocach nie oglądam, interesowanie się sportami, po prostu innymi sportami, innymi dyscyplinami. To jest moja odskocznia gdzieś od treningów, od rywalizacji siatkarskiej. Jest właśnie też pytanie o NBA. Jaka jest twoja ulubiona drużyna, którą śledzisz? Której wyniki Los śledzisz, Angeles, przepraszam. tak, jest to Los Angeles Lakers. Zacząłem interesować się NBA około 2010 roku, kiedy Lakersi zdobywali mistrzostwo. Drugie mistrzostwo z rzędu po finałach z Boston Celtics i wtedy, może jeszcze rok wcześniej, pamiętam same finały z Orlando Magic, bo wtedy była duże zainteresowanie w polskich mediach tymi finałami, ponieważ występował w nich Marcin Gortat. Jasne. Także powiedzmy, że od 2009 roku gdzieś mocniej obserwuję te rozgrywki. No teraz naprawdę i słucham podcastów, i słucham wywiadów, i jestem na bieżąco z tym, co dzieje się w kuluarach ligi. Oglądam skróty, także nazwę się nawet takim fanem ligi NBA. Okej. Okay. To pytanie padło kilkukrotnie. Otóż to odpowiedź na to pytanie może zawierać lokowanie produktu. Otóż, Olek, jest pytanie, czego używasz do włosów? Tutaj no, marek konkretnych nie mogę wymienić. To też się troszkę zmieniało z biegiem czasu, ale na tą chwilę powiedzmy, że tym moim sposobem na te włosy, że one się w ogóle nie ruszają, jest ich wysuszenie, porządne wysuszenie, nałożenie pasty i potem jeszcze dołożenie lakierem. I ten lakier tak naprawdę jest najważniejszym elementem, bo wcześniej miałem gdzieś tam, używałem różnych past, pomad, matowych, niematowych, ale te włosy zawsze razem z potem gdzieś opadały mi na oczy, musiałem je co chwilę poprawiać. W tym momencie przynajmniej nie mam takiego problemu i to lakier najbardziej pomaga mi utrzymać te włosy. Okej. Swoją drogą ja stosunkowo niedawno odkryłem puder do włosów, który też się sprawdza. Nie wiem, czy miałeś okazję. Tak. Jeżeli nie, to może stestuj, może ci się przypasuje. Ale włosy się trzymają. Ja też mam strasznie niesforne włosy, ponieważ każdy w zasadzie w swoją stronę chce, że gdzieś tam sięgnąć nieba i też ujarzmienie ich jest dosyć problematyczne. Dzięki. To tak oczywiście z humorem, bo no, też na tym polegają te pytania. Olek, czy chciałbyś zostać przy siatkówce po końcu swojej kariery siatkarskiej? Zawodniczej, przepraszam. Nie mam jeszcze sprecyzowanego planu na to, co będę robił po graniu. Z pewnością widzę swoje ewentualne miejsce przy siatkówce, bo jest to rzeczywiście sport, w którym od dzieciaka uprawiam, na którym, powiedzmy, według mnie przynajmniej mam całkiem dużą wiedzę. Natomiast to będzie w przyszłości ciężko przewidzieć. Myślę, że niekoniecznie widzę się w roli trenera
trenera drużyny, powiedzmy, seniorskiej. Raczej siebie nie widzę w tym przypadku, natomiast nigdy nie mów nigdy. Tak naprawdę wiele może się zmienić w życiu człowieka i zobaczymy. Czy dalej nie zapinasz bluzy do końca po sytuacji w meczu z Brazylią? Tak, dalej pamiętam tę sytuację i zawsze, kiedy jestem na ławce rezerwowych, to zapinając gdzieś bluzę, dochodząc już do tego ostatniego momentu, zawsze przypomina mi się ta sytuacja z mojego debiutu w reprezentacji i zawsze zostawiam sobie tam troszkę, żeby móc ją ewentualnie przechodzić przez głowę, jeśli trzeba będzie szybko wejść na boisko i pomóc drużynie. A teraz nie masz tego problemu, bo zazwyczaj grasz w pierwszej czwórce. Myślę, że zawsze są różne sytuacje i zawsze trzeba być gotowym na to, żeby wesprzeć drużynę, czy to z kwadratu, czy to z boiska. Jasne. Ale czy jest trener, z którym chciałbyś jeszcze raz współpracować? Myślę, że jest wielu trenerów, z którymi pracowałem i z którymi nie pracowałem, których darzę ogromnym szacunkiem i z którymi chętnie współpracowałbym po raz kolejny. I z pewnością na tej liście będzie Gianni Cretu. Bardzo ciekawym trenerem wydaje mi się Roberto Piazza, który ma świetne podejście do siatkówki. Myślę, że paru innych trenerów mógłbym też wymienić. Oczywiście z Nikolą Grbiczem mam okazję współpracować w reprezentacji, także tutaj wymieniać go na tej liście nie muszę. Myślę, że jest wielu jeszcze trenerów, natomiast musiałbym zasięgnąć gdzieś pamięcią mocniej do nazwisk, do ludzi, z którymi chętnie bym współpracował, ale to jest najważniejsze, myślę, to uczucie, że trener danej drużyny naprawdę chce z tobą współpracować, ma na ciebie pomysł i zależy mu na tym, żebyś to właśnie ty znalazł się w drużynie. I myślę, że każdy trener, który wyznaje takie powiedzmy podejście, będzie trenerem, z którym chciałbym współpracować, bo wtedy wiem, że będziemy mieć to wzajemne zaufanie, a to jest rzecz absolutnie kluczowa. A czy są trenerzy, z którymi nie chciałbyś pracować? Nie, tutaj nie mam takich osób. Już teraz jako osoba troszkę dojrzalsza, myślę, że każdy człowiek, każdy trener, jego głównym celem jest tak naprawdę jak najlepsza gra zespołu i sukcesy. Więc każdy trener, któremu zależy na zwycięstwach, jest trenerem, z którym chciałbym współpracować. Czy jest kraj, w którym chciałbyś zagrać, jeżeli tak, to gdzie? Tak, dużo myślałem, będąc gdzieś tam młodszym zawodnikiem, również teraz, że chciałbym zagrać w lidze włoskiej. To było zawsze gdzieś tam moje marzenie. Poza tym też kiedyś myślałem o tym, żeby zagrać w lidze brazylijskiej. W Brazylii, bo to jest kraj, który gdzieś tam ich miłość do siatkówki, miłość do tak jakby zawsze, może nawet oglądając piłkarską drużynę brazylijską czy siatkarską, zawsze ujmowała mnie finezja, z którą grają, fantazja, z którą grają. Ja też jestem zawodnikiem, który podobnie na to patrzy, także być może kiedyś myślałem o tym, że jeśli byłaby taka okazja, to gdzieś tam byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie. Właśnie, wspomniałeś o finezji, a ty też swoją drogą też wypracowałeś w pewnym stopniu swój własny styl gry. Powiedz mi, czy było to ciężkie, zamierzone i skąd taki pomysł właśnie na przebijanie piłki, oszukiwanie rywali, przebijanie piłki górą, obijanie bloku, skąd taki pomysł? Nie wiem, skąd to się wzięło, ale tak naprawdę było to ze mną od początku. Nie, tak naprawdę będąc gdzieś grając w młodzikach, w kadetach, najbardziej cieszyły mnie zagrania gdzieś tam techniczne. Być może nie nazwałbym tego ośmieszeniem rywala, ale gdzieś tam zagranie, pstryczek w nos, niekonwencjonalne zagranie, przebicie palcami w odpowiednie miejsce na raz, na dwa, czy w formie ataku. Pamiętam taki jeden mecz, który sobie czasem wspominam z moim tatą. Mój tato, kiedy grałem w Jaworze, w młodzikach i w kadetach, bardzo często był na meczach i bardzo często gdzieś tam obok linii bocznej podpowiadał, starał się przekazywać jakieś wskazówki na bieżąco i zawsze chciał, żebym gdzieś tam mocno, daleko atakował, wykorzystywał siłę.
Ale ja byłem bardzo uparty w tym swoim, powiedzmy, stylu gry i był taki mecz, kiedyś pamiętam, przyjechaliśmy, graliśmy chyba w Lidze Kadetów i przez cały mecz nie wykonałem żadnego ataku, tylko kiwałem, przebijałem, nie zaatakowałem żadnej piłki mocno, być może gdzieś tam jakieś plasy, ale tak naprawdę zdecydowałem, że tylko będę grał technicznie i gdzieś tam pamiętam, że mój tato się mocno denerwował, a to była tylko woda na młyn dla mnie, żeby kolejne gdzieś tam punkty tak robić i gdzieś tam jeszcze patrzeć w jego stronę i go prowokować, także no nie byłem pod tym względem łatwym dzieckiem, byłem troszkę uparty, ale cieszę się, że niektóre elementy takiej gry okazują się też skuteczne na wysokim poziomie, bo gdyby to było tylko widzimisię i przebijanie piłki za darmo, a przeciwnik robiłby z tego freebola, no to też nie miałoby to sensu, a niektóre Oczywiście. elementy tego technicznego wyszkolenia udało mi się wprowadzić na poziom odpowiednio wysoki, aby też zdobywać nim czasami punkty, czy to w Plus Lidze, czy to w Lidze Mistrzów, czy to w ważnych meczach reprezentacyjnych. I to jest, myślę, że największa z tego wartość i frajda, że te rzeczy, które gdzieś tam robiło się, będąc nastolatkiem i wyobrażając sobie, że tak kiedyś zdobędę punkt, rzeczywiście potrafię to przenieść czasami na parkiety dorosłe. A czy twój brat Piotr ma jakiś element siatkarskiego rzemiosła, który ty chciałbyś mieć? Tak, myślę, że Piotrek jest silniejszy ode mnie, na pewno w tym wieku, w którym, jeśli porównalibyśmy się do Jasne. ja w wieku tych 19-20 lat do Piotrka, to Piotrek jest silniejszy fizycznie dużo ode mnie. Myślę, że jest też bardzo, bardzo dobrym technicznie zawodnikiem, ma przegląd parkietu, ma taką finezję. Czasami siadamy do gdzieś tam wideo z jego meczów, żeby pooglądać, co może zrobić lepiej, co może zrobić, co może poprawić, korzystając z tego powiedzmy mojego doświadczenia. Ale zdecydowanie tu powiedziałbym, że jest silniejszy fizycznie. Ja wchodząc do ligi byłem raczej takim chucherkiem. Nazwałbym się. Okej, okay, dzięki. Czy Bartek Kurek zemścił się już za Mariana z Wrocławia? Jeszcze nie. I mam nadzieję, że się nie zemści. Możesz tak spokojnie spać i zasypiasz bez problemu? Tak, myślę, że to było, no wiadomo, mocno, mocno humorystyczne gdzieś zażartowanie, Oczywiście. ale wartością, jaką ma Bartek, mimo tego, że jest w naszej reprezentacji kapitanem, że jest zawodnikiem najbardziej utytułowanym, niezwykle doświadczonym, legendą reprezentacji Polski, według wielu ludzi nawet najlepszym w historii siatkarzem naszym polskim, to mimo tego ma do siebie dystans. Jeśli z niego zażartujesz, to nie ma absolutnie do problemu. On to przyjmie bez gdzieś tam złości, bez obrażania się. Czasem też oczywiście zażartuje z ciebie, rewanżując się, ale to jest bardzo. To jest wspaniała cecha, jaką ma Bartek. Właśnie taki dystans, skrócony dystans między zawodnikami a kapitanem. Nie ma tam takiej ściany, którą trzeba przeskoczyć, żeby gdzieś z Bartkiem porozmawiać. Która Liga Mistrzów smakowała najlepiej? Zdobycie złotego medalu oczywiście, tak skrót myślowy. Trudno powiedzieć, bo wszystkie te triumfy były naprawdę wspaniałe, cudowne. Tak jak powiedziałem, że być może w pamięci zapadnie mi najbardziej ta pierwsza, bo była ona powiedzmy najmniej spodziewana. Wtedy nawet my nie wiedzieliśmy do czasu finału, że możemy w ogóle tą Ligę Mistrzów wygrać. I rzeczywiście to była taka euforyczna radość, mimo że niestety bez kibiców na trybunach. Ale zarówno drugi, jak i trzeci triumf również zapadnie w pamięci jako cudowne wspomnienie. A czy w dzieciństwie miałeś jakiegoś idola siatkarskiego i kto nim był? Tak, ja zawsze powtarzam i zawsze powtarzałem, że był nim Michał Winiarski. Jeśli chodzi o umiejętności siatkarskie, był zawodnikiem absolutnie wszechstronnym, potrafił wszystkie elementy wykonywać na poziomie bardzo dobrym i nie miał słabych punktów. I siatkarsko zawsze chciałem być takim zawodnikiem jak on, zawodnikiem, który nie ma słabych punktów, po prostu jest wszechstronny. Ale też tego nie mówiłem zbyt często, ale też Misiek Kubiak, Michał Kubiak jest i był moim idolem sportowym i co bardzo, bardzo mi imponowało, to jego właśnie charakter, jego przywódczość na boisku.
jego nieustępliwość, bo myślę, że naprawdę jego historia pokazuje, że tą nieustępliwością wywalczył sobie niesamowicie dużo, doszedł do absolutnie najwyższego światowego poziomu właśnie dzięki swojemu niezwykle mocnemu charakterowi i zdolnościom przywódczym. Oczywiście również ogromnym umiejętnościom siatkarskim, ale myślę, że ten Jasne. charakter po prostu wyróżniał go wśród tych najlepszych siatkarzy na świecie. A powiedz mi proszę jeszcze, co pozytywnego w dniu. Oczywiście powiem wyróżnia, bo Michał nadal jest Tak. wspaniałym zawodnikiem i nadal gra. A także nie chciałbym mówić o nim w czasie przeszłym, bo Jasne. Michał absolutnie jest nadal wspaniałym zawodnikiem. Oczywiście, no nie należy zapominać o ogromnych sukcesach, jakie odniósł nie tylko z reprezentacją, ale też z klubami, w których miał możliwość grać. Oleg, co do szatni pozytywnego w dniu usłyszał Erik Szodzi i czy jest on najbardziej pogodną osobą w drużynie, w której obecnie grasz? Erik rzeczywiście wnosi do szatni dużo uśmiechu, dużo pozytywnej energii. Nie jest może typem żartownisia, ale jest typem człowieka, który zawsze ma dobry humor, zawsze jest pozytywnie nastawiony, zawsze jest gotowy pomóc drugiemu koledze. Także rzeczywiście wniósł takiej dużo pozytywnej energii, dużo, dużo uśmiechu i przede wszystkim też bardzo dużo umiejętności i jakości do naszej gry. Olek, czy ty wiesz, co Michael Christensen powiedział Marcinowi Januszowi podczas wręczania nagrody dla najlepszego rozgrywającego w INL 2023 roku? Nie wiem, czy dokładnie będę w stanie ten cytat powtórzyć, natomiast chyba powiedział, że ta nagroda należała się Marcinowi. Bardzo, bardzo miło. Ostatnie pytanie ode mnie, które zadaję wszystkim gościom, których mam przyjemność tutaj mieć na wywiadach. Mianowicie, gdyby wpadła do ciebie nagle banda kibiców siatkówki, musiałbyś zrobić im coś do jedzenia, co by to było? Matko, teraz jestem na cateringu, to chyba bym mi poczęstował po prostu tym, co mam w lodówce. Nie, no nie idziemy na łatwiznę, Olek. Nie mam zbyt wiele. Nie wiem, mógłbym zrobić na przykład naleśniki, bo to dosyć proste, szybkie i dużo osób by się najadło. Ale masz coś takiego, jakieś takie danie, które sam sobie lubisz przygotować i wiesz, że zawsze będzie smaczne? Nie jestem jakimś wielkim kucharzem, bo tutaj mam roboty kuchenne, które mi pozwalają być troszkę lepszym. Natomiast tak jak powiedziałem o naleśnikach, to rzeczywiście to jest moje chyba ulubione danie w wersji na słodko. Oczywiście nie cały czas, nie codziennie, ale raz na jakiś czas bardzo lubię sobie jeść. Fantastycznie. Olek, to było moje ostatnie pytanie. Chciałem Ci serdecznie podziękować za ponad godzinę spędzoną z Tobą. To było naprawdę bardzo przyjemnie spędzony czas, przynajmniej dla mnie, jak dla Ciebie, no to już mam nadzieję zaraz się dowiem. Cieszę się, że mogłem mieć tak wspaniałego siatkarza i człowieka w swoim podcaście. Jeszcze raz serdeczne gratulacje zajęcia trzeciego miejsca na gali mistrzów sportu i trzymamy kciuki bardzo mocno za nie tylko dojście twoje do pełni sprawności i do pełni formy, ale także za klub, grupę Azoty Zaxa Kędzierzyn, żeby wróciła na właściwe tory i reprezentację Polski. Dziękuję Ci uprzejmie. Dziękuję bardzo, dziękuję za gratulacje i dziękuję z wszystkim widzom, którzy dotrwali do końca. Dziękuję. No, myślę, że będą tacy. Dziękuję i do zobaczenia.